Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu zakończyła realizację projektu pod nazwą Tarnobrzeg bez smogu. W ciągu 4 lat jego trwania zlikwidowano ponad 1500 piecyków gazowych. W zasobach Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu jest już coraz mniej mieszkań, które posiadają piecyki gazowe. Ich obecność powodowała przypadki podtrucia tlenkiem węgla, co zmusiło zarząd spółdzielni do likwidacji przestarzałych źródeł ciepłej wody. Początkowo spółdzielnia robiła to z własnych środków, a zaczęła w 2017 roku. Spotykaliśmy sytuacje, które zagrażały zdrowiu, życiu mieszkańców. To dotyczyło budynków w pierwszej kolejności na Skalnej Górze i realizowaliśmy ten projekt przez ostatnie 4 lata do momentu, jak udało się pozyskać środki na likwidację piecyków. To jest tak zwany projekt Tarnobrzeg bez smogu. Projekt, wart ponad 5 700 000 zł, przy wkładzie własnym spółdzielni wynoszącym 1 400 000 zł, obejmował budowę 15 węzłów ciepłowniczych, budowę przyłącza do bloku przy ulicy Dąbrowskiej 4, wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz likwidację 1549 piecyków gazowych w 20 budynkach. Z tego nie skorzystało jedynie 14 mieszkańców. W przyszłości ci państwo będą sobie robili za własne pieniążki, dostali taką informację. Uważam, że jest to błąd, bo im mniej mieszkań z piecykiem w danym pionie, tym jest bardziej niebezpiecznie. Będziemy rozmawiać z tymi osobami, którzy do dzisiaj nie skorzystali z likwidacji piecyka. To jednak nie koniec prac związanych z likwidacją piecyków, bowiem Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa stara się o środki z Zarządu Województwa Podkarpackiego na kolejny projekt. To zadanie będzie dotyczyło Tarnobrzega, czyli tych budynków, które są zasilane z wymiennikowni W9 i 10, a tak dokładnie to dotyczy budynków Dekutowskiego 9, 11, Piłsudskiego 2, 4, 6, Dekutowskiego 5, Mickiewicza 1 i jeśli chodzi o drugą wymiennikownię, to Kościuszki 24, Mickiewicza 16, Kościuszki 31, nasze hotele socjalne przy Moniuszki 5 i Kościuszki 40 i ostatni budynek to Sowackiego 4 i 1 maja 7. Likwidacja piecyków we wspomnianych budynkach miałaby potrwać przez około 3 lata.